Dzisiaj zaprosiłem księdza Bogdana Bartołda, księdza prałata, do rozmowy o relikwiach. Od wielu dni właśnie buzuje w mediach ta dyskusja. Chwilami ja mam wrażenie nawet, że jakoś takie są histeryczne reakcje. Gdzieś czytałem, przygotowując się do rozmowy z księdzem, że czy można dzielić, kroić papieża, kto chce papieża, gdzie serce, że już jest decyzja, że serce tu, noga tam, no aż to aż przykro czytać. Jak ksiądz myśli, skąd ta temperatura dyskusji o relikwiach się bierze dzisiaj? Powiem, że też sam jestem zdziwiony. Ja myślę, że my ciągle szukamy pewnej sensacji. Myślę, że czasami robimy, powiedzmy, taki szum medialny po to, żeby może czasami zainteresować. No i wiele niestety w tym szumie jest informacji nieprawdziwych. Ja myślę, że o tyle możemy powiedzieć, że jest to dobra dyskusja, że warto czasami porozmawiać właśnie, jaki jest sens relikwii, skąd one się wzięły, dlaczego one są i jakie mają znaczenie, szczególnie dla nas ludzi wierzących. To w tym widzę pozytywne rzeczy. Natomiast dotyczące właśnie tego, że ciało naszego Ojca Świętego będzie rozczłonkowane, że nie wiadomo już podzielone gdzie, no to uważam to trochę, powiedzmy, za takie sytuacje, które jednak z przymrużeniem oka traktuję, aczkolwiek dotyczy to poważnej rzeczy. Poważne pytania, to na pewno. A może wyjaśnijmy chociaż najprostszą rzecz, bo myślę, tak próbowałem policzyć, czy dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy ludzi od Ojca Świętego dostawało na przykład różaniec. Ojciec Święty przez te wiele lat wszystkim te różańce rozdawał. Ja się cieszyłem, że będzie to relikwia. Zdaje się, że to aż tak nie będzie. To znaczy, to jest po prostu będzie pamiątka, również po beatyfikacji chyba, znaczy, prawda? W sensie prawa kanonicznego to nawet tutaj możemy traktować po beatyfikacji jako relikwię i to nawet prawo kanoniczne mówi, że to jest relikwia drugiego stopnia, czyli są to przedmioty, które używał czy dotykał beatyfikowany. Czyli jak tak jest, że możemy tutaj traktować, ale oczywiście nie w aspekcie takiego, bym powiedział, magicznego traktowania przedmiotu, bo to jest chyba największym problemem, o którym my tutaj rozmawiamy, mianowicie, że my niestety jesteśmy pokoleniem, czy żyjemy w takim pokoleniu, gdzie i talizmany, i amulety mają niesamowite odnoszenie do życia człowieka. I to całkiem poważne. I to całkiem poważne. Ja sam pamiętam ze swoich czasów jeszcze duszpasterzowania w Kościele Świętej Anny, gdzie moja studentka czytała horoskopy. Jak horoskop był jakiś taki bardzo negatywny, to nie szła na zajęcia, bo mówi, że nic z tego nie będzie. Ja mówię, dziewczyno, no bądź wolną osobą. Przecież to nie, mówię, horoskop decyduje o twojej przyszłości i myślę, że tutaj ten sposób takiego magicznego myślenia. Nam się wydaje, że jak będziemy mieli różańc po Ojcu Świętym, jak będziemy, nie wiem, mieli jakąś inną pamiątkę, to w tym momencie sama ta pamiątka swoją mocą magiczną sprawi, że stanę się lepszym człowiekiem. Ale to ksiądz Prat podsunął mi taki pomysł, że ci, którzy najbardziej krytykują tą relikwię, którą ksiądz kardynał Dziwisz przekazał Kubicy, oby jak najszybciej doszedł do zdrowia i ścigał się dalej, może zazdroszczą, może sami by chcieli, traktując to jako talizmany, chcieliby uzyskać coś, co by im zapewniło pomyślność, nie wiem. No ja myślę, że coś chyba z tego jest, dlatego że proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś ma jakiś tam talizman, czy nosi ten talizman, czy jakiś amulet, to my bardzo często, mówię, część z nas traktuje tego człowieka jako kogoś takiego wyróżnionego, jako kogoś takiego, kto rzeczywiście potrafi korzystać z jakichś tam mocy magicznych. Natomiast jeśli mówimy o relikwiach, to z kolei tutaj nie wiem, skąd to się bierze, że trzeba to jakoś tam ośmieszyć. Natomiast chyba słuszna jest uwaga tutaj pana, że rzeczywiście mi się wydaje, że oni sami by chcieli to posiadać. Natomiast oczywiście relikwie w większości nie znajdują się w rękach prywatnych, tylko są to w świątyniach, w kaplicach, tam gdzie jest kult publiczny sprawowany. Jeszcze jeden trop jest taki, że bardzo możliwe, że ludzie, którzy bardzo dużym dystansem patrzą na religię, na Kościół, na chrześcijaństwo, raptem przez kult relikwii, czy ten szacunek okazywany przez wiernych relikwiom, widzą, że ta religia jednak nie jest jakąś abstrakcją gdzieś daleko odsuniętą, tylko to jest konkret. To jest bardzo ciekawe, że Kościół tak mocno konkretne pamiątki po świętych, po tych, których możemy naśladować. No bo myślę, że człowiek jest w ogóle taką istotą konkretu. Przecież my nie jesteśmy tylko istotami, które mają rzeczywistość duchową, ale jesteśmy istotami, które również poruszamy się, powiedzmy, w określonym obszarze widzialnym. I sądzę, że tak ktoś kiedyś pięknie powiedział, że relikwia to jest taka współczesna fotografia, gdzie rzeczywiście ja nie wierzę w moc danego przedmiotu, ale czasami, powiedzmy, posiadając, ja też mam różaniec, który otrzymałem od Jana Pawła II i powiem jedno, to nie jest tylko kwestia takiej pamiątki, to jest szczególna pamiątka, która mnie jako duszpasterza zawsze bardzo prowokuje do takiego pytania, a jakim ty jesteś kapłanem?
I w drugiej taką stronę to zawsze powiedzmy zmusza mnie do tego, by modlić się o orędownictwo i pośrednictwo, bo to jest chyba najważniejsze. Ja zresztą myślę, że gdy nasz kierowca znakomity, pan Robert Kubica, poprosił o te relikwie, to on nie ukrywał tego, że dla niego Ojciec Święty był wielkim autorytetem i być może chciał mieć taką szczególną bliskość tej osoby poprzez właśnie taką pamiątkę, która jest pamiątką szczególnego rodzaju. I tu trzeba by dodać też jeszcze tą całkowitą wolność księdza kardynała, który no przecież ma prawo decydować o takich rzeczach, czy na tą prośbę odpowie taki czy inny sposób. Tutaj nie powinno być dyskusji, ani myślę też krytyki. Najbliższy współpracownik oczywiście i myślę sobie, że to jest zupełnie jak najbardziej uprawnione. Oczywiście, natomiast z tych wszystkich problemów, które gdzieś tam zwłaszcza jedna gazeta podnosiła w tym momencie, ja bym proponował, zwłaszcza naszym widzom, przyjrzenie się jakby osobom, które to mówią, to znaczy bardzo symbolicznie, czy nie mają gdzieś na palcach jakiegoś pierścienia Atlantów ci, którzy bardzo krytykują ten katolicki jakiś kult relikwii, bo to jest jakaś taka dziwaczna konstrukcja, prawda, że bardzo poważnie traktuje swoje I Ching, czy tam, prawda, jakieś dzwoneczki, a wyśmiewam relikwie, które dla wielu są ważne i zdrowo jakby rozumiane, tutaj nie ma jakby jakiegoś przyjęcia. To jest chyba taka przekora ludzka. Myślę, że wiele osób traktuje różnego rodzaju przesądy bardzo poważnie. Przecież niektóre osoby 13 nie wychodzą do pracy. Nie przechodzą wtedy, gdy czarny kot przebiegnie, bo już też mają tam jakieś odtrutki. I tu myślę sobie, że to jest takie śmiertelnie poważne traktowanie. Natomiast jeśli mówimy o relikwiach, ja myślę, że to jest chyba taki trochę szerszy plan. Mianowicie, że to, co jest związane z chrześcijaństwem, dla wielu ludzi jest jakoś taką rzeczą, którą warto skrytykować, nawet się głębiej nie zastanawiając, co krytykuje i dlaczego krytykuje. Przecież, ja mówię, to są takie pamiątki po tych, którzy odeszli. Ja bym zawsze powiedział w ten sposób, a przechowujemy pamiątki po naszych bliskich, po naszych rodzicach, po naszych dziadkach i patrzymy z wielką czcią i te pamiątki nam przypominają tych, którzy byli nam drodzy. Dlaczego nam się odbiera? Przecież Jan Paweł II był nam bardzo drogą. Bardzo ciekawe, bo zwłaszcza tych krytyków można by natychmiast zapytać, proszę pokazać w portfelu, nie masz swojego dziadka czy jakieś pamiątki po rodzicach zmarłych. Rzeczywiście to jest niezwykłe. Warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę jakby na ten drugie dno, drugie tło tej dyskusji, tej krytyki, a przede wszystkim poczekać na beatyfikację Ojca Świętego. No, na razie nie mówmy o tym, co by było gdyby, tylko poczekajmy, jak to będzie wyglądało. Być może z tych wielu zapowiedzi niektóre w ogóle nie dojdą do skutku. Może serce Ojca Świętego zostanie tam, gdzie Ojciec Święty leży, wcale nie będzie przenoszony. Po co krytykować, w tej chwili się zastanawiać. Także poczekajmy, zobaczymy. Bardzo się cieszymy, że Ojciec Święty będzie beatyfikowany. Powinno to wnieść jakiś owoc w nasze życie, a nie zostaje. No i taki owoc duchowy, myślę, bo ta beatyfikacja, na którą tak bardzo czekamy, ona, myślę, jeszcze nam pomoże w tym odkrywaniu Jana Pawła II, no i w tym poszukiwaniu prawdziwych autorytetów, które znaliśmy. Bardzo dziękuję księdzu za wizytę, dziękuję Państwu. Zapraszam do wyrażenia swoich opinii na naszych stronach Aeropag 21, a my zobaczymy się za tydzień. Dziękuję bardzo.